Chyba już nikt z mieszkańców gminy Tarnów Opolski nie wyobraża sobie nowego roku bez wspólnego kolędowania w kosorowickim kościele. Koncert to jest przeżycie duchowe. Każdy może sobie jeszcze raz przeżyć, jak to w dzieciństwie się śpiewało razem wszyscy wspólnie kolędy, bo niestety, ale już coraz rzadziej się takie zwyczaje kultywuje. Kiedyś jak były w kościele w pierwsze święto, zawsze wspólne śpiewanie kolęd, to kościół był pełny, a niestety teraz już tego nie ma. Także ludzie od tego odchodzą, a dzisiaj mogą sobie to z powrotem wszystko przypomnieć. Dzisiaj mamy to szczęście, że wszystkie zespoły, chóry, no nie tylko chóry, bo i również muzycy instrumentalni będą dzisiaj występować i prezentować nam swoją, można powiedzieć, swój przekaz, kolęd, które wszyscy chyba znamy. Po raz 21, czyli od początku istnienia koncertu, zaśpiewał chór Kosorowiczanki. Na tę okazję przygotowali kolędy w dwóch językach. Przeważnie śpiewamy takie tradycyjne kolędy. No, kolędy zazwyczaj się powtarzają, bo no to tak, po prostu to jest kolęda. Przychodzi bardzo dużo ludzi. Jest to bardzo fajne i potrzebne. Ludzie po prostu chcą słuchać, bo po prostu no jest piękne. Przeżywa się bardzo fajnie. W koncercie wzięli udział soliści oraz zespoły z całej gminy Tarnów Opolski. Wspólnie witali nowo narodzone dziecię. Myślę, że bardzo lubię Cichą Noc, Lulajże Jezuniu. Mają piękną melodię i są takie spokojne. Może co jakieś 7 razy na pewno my już byli, bo w zeszłym roku chyba chorą to nie jechali. Koniec. Ja zawsze mam wrażenia jak najlepsze, bo zawsze jest fajnie, ładnie śpiewają wszyscy. Nie ma co dodać, co ująć, a zresztą kolęda jest najfajniejszą rzeczą. To jest też służba, bo przez piękno, przez muzykę też chcemy, ja przynajmniej chciałbym, żeby ludzie poznawali Pana Boga w tym pięknie. Bóg jest piękny i On stworzył piękno i jakby przez to piękno chcemy ludzi przybliżyć do Boga. W czasie koncertu zaśpiewano między innymi Mizerna Cicha, Cicha Noc czy Kolęda dla Nieobecnych.